Jazzo. Ale dzisiaj był ciężki dzień. Normalnie w robocie masakra, po drodze do domu masakra, jeszcze na stacji benzynowej dupę mi zawracali z tymi aplikacjami, kartami, hotdogami, kawami. Jeszcze po drodze gumę złapały. Normalnie to najgorszy dzień, jaki miałem w życiu w tym tygodniu. Gorzej już chyba być nie może. Undus, co dzisiaj na obiad? Schabowe. No, może ten dzień jednak nie będzie aż taki zły. Witam wszystkie, oprócz tych, których nienawidzę. Czas na kolejny odcinek kulinarny. Dzisiaj nie będzie żadnej filozofii, nie będzie żadnego komplikowania sobie życia. Dzisiaj zrobimy sobie schabowego. Prostego, nieskomplikowanego, tak jak to wszyscy mówią w internecie. Schabowy to danie proste, które no jest proste, a jest dobre. Oczywiście, co jest potrzebne do zrobienia schabowego? Ja nie będę bawić się w jakieś wielkie i potężne filozofie. Ja po prostu zrobię schabowego. Więc będzie nam potrzebny schab, świeżutki, odpowiedniej grubości, żeby ładnie to sobie rozprowadzić. Bułka tarta. Oczywiście, żeby zrobić paniereczkę. Margaryna albo smalec. Ja użyję margaryny. Już nawet na patelni jest gotowa. Akurat nie do tego, ale się wykorzysta. Smalec, margaryna, olej, kto tam chce, co tam chce. Na oleju kokosowym albo na dieslu też można, jak ktoś jest odważny. Oczywiście jajka, żeby było do czego się przykleić. Tłuczek, taki fajny, starożytny. Miska, żeby jajko tutaj rozbebłać i żeby było w czym moczyć kotleta. Powinienem wziąć płaski talerz, ale chyba taka miseczka starczy, przynajmniej jajka nie wyleje. No i co? Bierzemy się za robotę. Oczywiście pierwsze, od czego zaczniemy, no to trzeba przygotować mięso. Nie wiem, czy to ma znaczenie, czy ma być wyjęte prosto z lodówki, czy nie. Na pewno nie może być zamrożone. Dlatego, no jak kupiłem to mięso z 1,5 godziny temu i sobie tak leży poza lodówką. W sumie nie wiem, czy pozbywać się tego wszystkiego, co tu się ciągnie. Nie wiem właśnie. Będzie bardziej ciągnący taki, bo tu jest taki tłuszczyk. No musiałbym wyciągnąć nóż do tego odpowiedni, żeby się tego pozbyć i zobaczyć, czy udałoby mi się to jakoś, jakby to powiedzieć, wyfiletować. Oczywiście mięso tłuściutkie. Niby nie jest, ale wiadomo, że jest śliskie samo w sobie. Weźmiemy taki oto nożyk i zobaczymy, czy uda mi się to jakoś przygotować. Bardzo profesjonalne umiejętności obrabiacza. Mógłbym iść do zakładu rybnego filetować. Prawdopodobnie nóż też jest tępy, ale to myślę swoją drogą. Szczegóły, tak? Szczegóły, szczegóły. Byleby sobie ręki nie odciąć. Albo palce. A dawaj mi to dzida. Słuchaj, nie wiem, czy to jest tłuszcz, czy to są ścięgna. Będziemy się martwić potem. Bo jak potem, to jest smród. Człowiek się spoci, to później śmierć. Z tej strony dużo tego jest. No, nie odkrajać tłuszczyku, bo tłuszczyk jest tym najlepszym w kotlecie. A ja tam wiem, ja jakoś se odkroję, bo grubo ostatnio się zrobiłem. Może tego nie widać, bo wciągam brzuch, jak nie patrzycie. Ja sobie odetnę, co tam będę. Skórki da się jakiemuś psu czy psu. Nie mam psa, ale jeden pies jest, który by nie zjadł tego. Niech to się czasami mówi, że
Pies to lepiej je niż człowiek. Ale po moich doświadczeniach z jedzeniem tego jedzenia dla zwierząt, to jednak wiecie co? Ja jednak wolę to ludzkie jedzenie. To zwierzęce jest takie bez polotu, bez smaku, bez niczego. Dobra. To teraz sobie to obtłuczemy. Oczywiście rączki umyję. Nie wiem po co, skoro i tak się zaraz uwalę. Nożyk na bok. Patrząc, już go nie będę używać, to mogę go zamoczyć. Zaraz tego umyję razem z resztą. No i co? Tłuczemy delikatnie, ale stanowczo. Niektórzy mówią, że jeszcze powinno się folią zasłonić kotlet, żeby nie pryskał wszędzie sokami, czy co on tam ma. Nie wiem, czy mam taką folię spożywczą, żeby to zakryć. Nie. Na folię aluminiową nie będę, a jej torebką też, bo kto go to tam wie, gdzie ta torebka leżakowała. Delikatnie. Zdecydowanie. Bijemy mięso, ale w sposób pożyteczny, a nie ci, co oglądają pornografię. Jakby to Kościół powiedział, marnują i zabijają dzieci. Nie, aczkolwiek, kto tam chce, niech się masturbuje, byleby nie robił tego w miejscach publicznych. I nie siał zgorszenia. Taki wystarczy. Chyba tak. Nie może być za cienki, bo się rozpadnie. Dobra, jeszcze trochę. Żeby też łatwo się usmażył, żeby nie było problemu z zrobieniem go. Delikatnie, powoli. Nie używajcie za dużo siły. Lepiej kłuc dłużej niż raz walnąć za mocno i rozwalić sobie wszystko i mieć, nie wiem, bitki co najwyżej. Swoją drogą to ciekawe, czy to jest jeszcze na tyle ostre, żeby w ogóle przeciąć mięso. Czy cokolwiek. Co my tu mamy? Mięso już chlapło. Przecież delikatnie tłuk. Zobaczymy w ogóle, jak wyjdzie. W sumie schabowe wołowe zrobiłem z mielonego wołu, ale schabowego tak chyba od zera to w sumie robiłem już. Nawet chyba z piersi kurczaka, z prawdziwego takiego świńskiego schabu to chyba nie. Te wszystkie plamy to są właśnie od świnki? Pepa byłaby niezadowolona. To mi niepotrzebne. No to co? Zaraz sobie przygotuję stanowisko do robienia zasmażki. No, zrobimy tak, że tu sobie wbiję jajca. Nie wiem ile tych jaj. Panie, dwa żółtka w jednym jajku. Wygrałem na loterii. Panie, mamma mia. Tu też podwójny żółtko. O, ja cię sunę. Co, do szachra sztuka? Ups. Jajko trysło na zasłonkę. Kolejne podwójne żółtko. Normalnie, co to ma być? Co to ma być? Świetnie. No, po prostu świetnie, normalnie. Jakbym grał w Totka, to bym poszedł zagrać w Totka. Ale fuks. Ale fuks. Normalnie masakra. Teraz sobie weźmiemy to. Rozbełtamy. Gdzie trafiłem? Będę musiał to zaprać. Na zasłonki czy na wiklinie? Salmonella. Wow, fajnie.
6 żółtek w 3 jajkach. Panie dzida. Trzeba to ładnie rozbełtać, wymieszać. Pamiętajcie, ja tam żadnej dodatkowej filozofii do schabowego nie dodaję, żadnych przypraw, żadnego nic. Oj, czyste mięso z jajkiem i bułką tartą, bo jak to mówią w internecie czy w książkach kucharskich, schabowe to proste danie. Więc skoro jest to proste danie, to musi być proste, czyli mięso, bułka tarta, jajko, koniec. No i oczywiście, jeżeli mamy patelnię przywierającą, no to smalec czy margarynę, olej, olej kokosowy, olej palmowy, ta diesel, ropa. No ale ja mam niby nieprzywierającą, a i tak się zazwyczaj zawsze smaruję, bo to wiecie, tłuszczyk z mięsa trzeba usunąć, ale olejem sobie uzupełnić. Jakieś to takie cierpliwe, ciągnące się. Nie, może tak ma być. W sumie zmieszczą mi się dwa kotlety na raz na patelni? Chyba nie. Dobra, zrobię sobie na raty, usmażę. Pierwszy schrzanie, pierwszy zawsze się nie udaje. No ale dobra. Szczegóły, szczegóły. I tak muszę wyciągnąć większy talerz, bo chyba będę musiał tą bułkę chcę wysypać, żeby ładnie to nasączyć. Jezu, że jakoś to się rozbełtało. Jakoś tak... Jeszcze są jakieś te włókna, ta... Otoczka żółtka, czy jak zwał, tak zwał. No dobra, tak musi być. Nie wiem, co z tym widelcem zrobić. Chyba sobie go pierdyknę na patelnię. Będę nim sobie przewracać kotlety. O, oczywiście musiałem już go upieprzyć. Oj, nie ruszaj się. Dobra. Bułkę już mamy. Pewnie już 5 lat po terminie, ale może ona się nie terminuje aż tak. No i co? Zamoczymy sobie kotleta. Niech się trochę nasączy. Może trochę za dużo tych jajek. To się zrobi jajecznicę. Nie wiem, czy to tak działa. Będzie za ramem z Halo Wait, that's illegal. Patrząc z bułką tartą, też nigdy nie wiem, co robić. Mówią, że... Jak się pytałem, to mówili, że to po prostu się wsypuje z powrotem do opakowania, co się nie przyklei, tak? No bo to nadal bułka tarta, aczkolwiek jeżeli jakiś kawałek mięsa zostanie, no to wtedy, kurde, zepsuje się bułka cała tarta. Ładnie nasączony. Picuś, lancuś. Chcę to przełożyć na ten talerz, żeby nie skapło. O, i pięknie. Trzeba wymasować, żeby się wszystko przykleiło. Nie za dużo, ale i nie za mało. Właśnie wysypałem. Dobra, wezmę odkurzacz. Spokojnie. To się zrobi. Trzeba równomiernie, ładnie to wsypać, żeby się ładnie usmażyło. Też nie ma co za dużo tego dawać, bo to będzie suchy jakiś taki. Dobra, drugi sobie niech się moczy, a tego sobie zaraz przełożymy na patelnię. No i dzida. Trochę sobie w międzyczasie posprzątałem. Bo i tak musiałem wymienić baterię. No i co? Patelnię sobie rozgrzewamy. Delikatnie oczywiście, bo zaraz margaryna zacznie się topić, smażyć i roztapiać. No oczywiście wielokrotnie już będę powtarzać, margaryna, smalec, co kto tam ma pod ręką. Ja już przyzwyczajony jestem do margaryny, więc margaryna zostanie. Jak już tak ma być, to już tak będzie. Teraz sobie przełożymy kotleta. Można trochę go wytrząchać, żeby nie był aż tak zawalony. Margaryna zaczyna skwierczeć. Na razie opuścimy sobie ogień do minimum. Na wolny ogień tak zwany, żeby tylko złapało. Dobra, może trochę bardziej. Nie wiem, czy widelec to dobry pomysł, ale dobra. Przyjmijmy, że tak ma być.
Oczywiście smażymy to odpowiednio długo, żeby w ogóle mięso się usmażyło, żeby nie jeść surowego. Mam nadzieję, że ten kotlet się jakoś odklei. Dobra, jakoś tam jeść. Chyba i tak będę musiał wziąć jeszcze jakąś szpatułę do przewalania tego kotleta, bo jednak widelcem to może być trochę ciężko. Wezmę sobie łyżeczkę. Mówią, że z głodu nie umrę, bo umiem gotować. Aczkolwiek ja myślę, że akurat głód to najmniejszy problem. Mogę umrzeć z bólu. Będę chorować na jakieś choróbska. Gówna, nie gówna. Jak to wygląda? Jak surowe mięso. Poczekamy jeszcze chwilę. Jeszcze się nie przypala, więc nie ma problemu. O, to sobie przełożę z powrotem. Drugi zaraz sobie obtoczymy w bułce kotlecik. Tylko tego muszę pilnować. Zapach już czuć. Aczkolwiek raczej to zapach smażonego jajka, a nie mięsa. Zjeżdżamy za dużo jajka. Czy można dać za dużo jajka? Dobra, niech się jeszcze się trochę podwędzi, że może trochę zesztywniał. Margaryna Katarzyna już albo wsiąkła kotleta, albo już się wypaliła. W drugą stronę w ogóle to trzymam? Nie, chyba to tak powinno być. Przełożmy, spróbujmy. O! Jezu, ale dziwnie ten kotlet wygląda. To tak powinno wyglądać? Co jest? Czy ja coś źle zrobiłem? Za dużo jajka, za mało bułki? Tak ma być? Ciekawe. Dobra, podniosę trochę ogień. Coś tu jest nie tak. Jak inni robili w domu kotlety, to inaczej wyglądały. Nawet jak pomagałem im robić i smażyłem na przykład, czy bułce obcierałem jajku i babcia smażyła, to inaczej to wyglądało. Przecież ja obtaczałem to w bułce i... Ciekawe. Teraz zmniejszmy ogień na wolny, żeby szybko nie biegł. Margaryna? Stara bułka tarta? Dobra, przewalmy jeszcze raz. Coś się z tego zrobiło. Może za słabo go ubiłem. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Dobra, już powiedziało się, a to już się powie B. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy w ogóle uda się to dobrze usmażyć, bo jeżeli za słabo to uklepałem, to trudno. Żyje się. I się żyje i idzie się do przodu. Bardzo ciekawe. Muszę go dobrze dosmażyć, żebym się nie rozchorował. Nie, aczkolwiek w sumie jutro do roboty. Wezmę sobie zwolnienie. Halo, halo, zjadłem nieświeżego schabowego. Poproszę zwolnienie. O, jak schabowy, to wybaczam. Masz miesiąc wolnego. O ile dożyjesz. Jak się nie zatrujesz. Ja się na wolnym ogniu. Tak, chyba po prostu za słabo uklepałem te kotlety. Niedobrze, niedobrze. Ciekawe, jak wyjdzie ten drugi. Pytanie, który mocniej uklepałem. No dobra, będzie taki gruby, soczysty, schabowy. Trzeba go to delikatnie. Teraz wszystko się poprzypala, będę musiał porządnie umyć patelnię. Ja zastanawiam się, czy na takim wolnym ogniu to się w ogóle usmaży. W środku. Nie chcę przypalić, ale też nie chcę, żeby był w środku surowy. Ładnie skwierczy. Fuj. Oderwało się. Nie, ale w środku już mięso wygląda całkiem.
Dobra, poprzewalam go jeszcze tak z 500 razy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Szybciej! 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 Nie mam czasu. Ma bardzo dużo filmów do zmontowania. To nie jest taki hop-siup, że usiądę 5 minut, robię filmik. Nie. Dużo roboty. No, ciekawe, jak ten drugi kotlet wyjdzie. Gdzie mi tu lecisz? Jezu, aże. Strzanił. Będę musiał posprzątać. Chyba teraz to zły pomysł, żeby to wyciągać. Dobra. Niech zostanie tak jak jest. Ja to umyję później. Jak już kuchnia ostygnie. Bierzemy. Zobaczymy, co będzie z tym kotletem nie tak. Dajcie mi nóż. Widelec jest brudny. Udamy się go tak przeciąć. Jaki soczysty wyszedł. No dobra, wygląda na to, że usmażyłem go całkowicie w środku. Także nie jest źle. No dobra, to zrobię jeszcze drugiego. Zaraz się zobaczymy. Drugi kotlet usmażony. Wyszło w miarę. Powiedzmy, że tak ma być. Teraz możecie sobie zadać pytanie, co zrobić z resztą jajek. Otóż nie wiem. Jeszcze nie wiem. Aczkolwiek tak naprawdę wiem. Zrobię sobie taki myk, że zrobię sobie taki myk. Wezmę to. Gasiłem te nogi? Patelnia jest tak gorąca po prostu. Dobrze. Nie będzie. Weźmiemy sobie nóż. Weźmiemy sobie pomodori, gdzie ja go położyłem. Jest na parapecie. Weźmiemy pomidorkę. Skoro nóż i tak jest brudny, to weźmiemy sobie pomidorkę. Który tak w ręku ciąć? Trochę to dół. Może się nie potnę. Wyciągnę to gówno. Gniazdo. Na razie do zlewu. I zrobię tak, że może zrobię tak. Dawaj. Bo nic się nie może zmarnować. Trzeba szanować jedzenie. Dlatego w robocie bardzo często można uświadczyć czy u swojej, czy u innych, że jedzenie jest marnowane, bo jak się przeterminuje, to ma iść do śmieci. Bo po co oddać potrzebującym, prawda? Po co? Lepiej, żeby poszło do śmieci. Trochę dziadowo będą pokrojone te pomidory. Mogły być trochę drobniejsze kawałki. Na patelni już nie będę działać, bo porysuję patelnię. Będę musiał kupować nową. Wiesz, niby jest z kamienia. Czy nie wiem, co jest twardsze, metal czy kamień. Kamień to też jest, powiedzmy, znaczy nie wiem, no jakby to tłumaczyć, no metal to jest jedna składowa kamienia, bo kamień to jest minerał, tak? I jak jesteśmy w kopalni, no to jak jesteśmy w kopalni, to jest ruda żelaza i ruda żelaza to jest po prostu
zardzewiały metal znajdujący się w osadzeniu kamienia. I jak się idzie do huty to wytopić, no to to co niepotrzebne odparowuje, a kamień zostaje. Znaczy żelazo, bo jest, pomyliłem się. Teraz sobie weźmiemy to. Ogień. Weźmiemy pomidorki. Na razie na wolny ogień. Pomidorki może trochę puszczą soków i trochę usuną tego syfu, który tutaj się zakleił. Weźmiemy bułkę tartą. Ja wiem, że to jest bardzo zły pomysł, ale trust me, I'm not an engineer. Może jakoś to będzie. Dobra, wymieszajmy to, cokolwiek z tego będzie. Dajmy pozostałe jajka. Może coś z tego wyjdzie. No i żeby nie było tego za dużo, teraz sobie podkręcimy trochę ogień, żeby to się zeszkliło. Czy jakby to powiedzieć? O, i teraz mogę trochę soli dodać. Patrz jak profesjonalnie. Nawet bez szczypty, ja po prostu wiedziałem, ile trzeba dodać. Mamma mia. Daj sobie w dupę kija. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jaka berbelucha, pewnie nie będę w stanie tego zjeść. To poczęstuję kogoś innego tam. Szczegóły. Muszę pamiętać, żeby umyć tą patelnię później. Chyba dodanie bułki tartej to nie był dobry pomysł. Chyba, że dodam jeszcze jajko. Nie, dobra, nie będę dać. Może mleko? Ty, dobry pomysł. Mleko. Tylko ociupinę, żeby to rozwodnić. I jeb, cała butelka. Bo. Tak, ja i te moje głupie pomysły. Dobra, ale trochę tą bułkę może rozwodnimy przynajmniej. Dobra, podniesie temperaturę, niech to się zacznie kisić. Zdrapać to, co zasycha, dziadostwo. Na co margaryna? Z margaryny używajcie mleka. Jezu, ale to będzie niedobre. Więcej soli, więcej cukru. Będzie sucha jajecznica na mleku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pomidory też w sumie powinny puścić soki, ale... Zaraz tego naleśniki usmażę. Naleśniki pomidorowe a la bułka tarta. No dobra, mleko już się w miarę zmieszało. Albo wyparowało, bardzo dobrze, wyśmienicie. Pomidory już widać, że się zrobiły suche. Trochę, więc trochę soku pewnie puściły. Jezu, ile tego wyszło. Ja to jestem chory. Ja to jest, można powiedzieć, podwieczór. Ja jeszcze mam obiad do zjedzenia. To po prostu chyba dzisiaj nie zjem kolacji. O, ładna, sucha wyszła. Jajeczniczka na bułce tartej i z pomidorami i z mlekiem. Dobra, chyba będzie na tyle, bo już czuję palącą się bułkę tartą. Teraz tylko to wyłożyć na talerze i zobaczymy, jak to smakuje. Naczynia pozmywane, danie akurat sobie troszeczkę przestygło. Teraz trzeba zobaczyć, co żem za abominację zrobił, jak widać, albo i nie widać. Ten drugi kotlet wyszedł trochę bardziej zasmażany, a to dlatego, że po prostu już było za mało margaryny i wszystko to, co zostało z poprzedniej porcji, po prostu zaczęło skwierczyć. Jeśli chodzi o to danie, czuć bułkę tartą i w sumie czuć bułkę tartą, także podejrzewam, że to niekoniecznie będzie dobre. Tak jakbym jakąś kaszę bulgur jadł czy coś. Jeszcze wezmę sobie coś do picia na przełknięcie i spróbujemy, jak to smakuje. Ogólnie powiem tak, nie wiem, co bardziej przebija, zapach tego czy zapach tego.
Ale oczywiście, no, miał być odcinek o schabowym, to będzie odcinek o schabowym. Widelec się wbija w miarę twardo, dosyć opornie. Schabowy pachnie dziwnie. Kojarzę ten zapach, ale ze świętami mi się kojarzy, ale co to jest? Bigos? Kapusta z grzybami z pierogu? Suchy. Nie aż taki suchy. Nie właśnie jak człowiek to ugryzie, czuje jajeczko. Czyli może trochę za długo się moczyło w jajku. Jakby się nie moczyło, to wtedy by nie przykryła się zasmażka. No i czuć taką suchotę właśnie zasmażki też. Czuć ją w zębach, że pływa sobie po ustach. Powiem tak, dawno nie robiłem domowego schabowego, to też nie ma porównania. Ale no głównie to jem takie kupne. Lepsze, ale kupne, gotowe, więc ciężko mi porównać, tak? Po prostu przyzwyczaiłem się już do tych kupnych i smak tych jest dla mnie taki egzotyczny trochę. Tak, jest w niektórych miejscach taki pływający, jakby. No jajko nie miało prawa się ściąć. Znaczy nie ściąć. Więc może po prostu soki z kotleta zostały w środku i teraz gryząc to ładnie spływa mi do ust. Albo to margaryna. Teraz sobie spróbujemy tartej jajecznicy. Pomidor jest suchy, aczkolwiek jeszcze ma soki w środku. Także nie smażyłem za długo, to dobrze. Samo to... No dobra, jedząc rzeczywiście babułka tarta nie jest 100% smakiem. Jednak czuć to jajko, aczkolwiek czuć też tą bułkę. Nie wiem, czy mleko miało jakieś znaczenie. Może sprawiło, że to danie jest bardziej delikatne. Aczkolwiek powiem tak. Jakbym miał robić takie coś na co dzień, to nie. Bo jest zbyt takie suche w smaku. Sama jajecznica byłaby lepsza, nawet z tym pomidorkiem. A zamiast niego ewentualnie kiełbasa. To by smakowało, mi się wydaje, lepiej. Po prostu ta bułka powoduje, że jajecznica nie jest jajeczna, tylko taka sucha, wyrafinowana. Ale nie wyszło źle. Jestem zadowolony. No. Jak raz na jakiś czas takie coś można sobie zrobić. Czyli schabowe, a to co ze schabowych zostanie, zesmażyć sobie na jajecznicę tartą. Z pomidorkiem, z innymi warzywkami, jak lubicie, z kiełbasą, pokroić schabowego i wsadzić do tego. Dobry pomysł. Pamiętajcie, najlepsza sałatka to taka, w której jest 100% mięsa i zero sałaty. W końcu wiadomo, no, po to stworzyli sosy do sałatek, żeby sałatka jakoś smakowała, bo to jest takie niedobre, że musieli stworzyć sosy do sałatek, bo bez tego sałatka nie smakuje, tak? No, także myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Do zobaczenia i cześć. Mm-hmm.